Bartłomiej Kowalski, witam. Ze mną są przedstawiciele zespołu NA. Cześć. Cześć, Łukasz Trębacz. Kuba Puzynista. Za chwilę wchodzicie na scenę. Powiedzcie mi, jak nastroje? Fantastycznie. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby dać trochę energii tutaj Lwówkowi Śląskiemu. Nie ukrywamy, że tych koncertów gramy dosyć sporo, ale do każdego podchodzimy bardzo indywidualnie. Także jesteśmy w pełni przygotowani do dzisiejszego występu. Z tego co wiem, czerpiecie inspirację z muzyki ukraińskiej. Spowodowane jest to korzeniami członków zespołu. Mynio, basista, pochodzi ze Lwowa, tam się urodził, jak miał 3 lata przyjechał do Polski, a bracia Piotrek i Paweł, wokalista z bębniarzem, mają korzenie i takie tradycje wyniesione z domu. Jakby ich dziadkowie przyjechali na te tereny i w domu kultywują tą tradycję, przekazują sobie z pokolenia na pokolenie. Powiedzcie mi, w tym roku zdobyliście super jedynkę oraz zostaliście nominowani w Top Trendy, zwyciężyliście. Teraz jesteście jeszcze nominowani w SK Music Awards. Jak oceniacie swoje szanse? Ciężko powiedzieć. No, dla nas to jest duże wyróżnienie, że na każdym liczącym się i znaczącym festiwalu w tym kraju jesteśmy nominowani, bierzemy udział i bardzo nas cieszy ten fakt. Jest to duże wyróżnienie. Jaki będzie wynik, to się okaże, zobaczymy wkrótce. Póki co nadal cieszymy się obrotem sprawy na festiwalu opolskim oraz w Sopocie, tym, że udało się zdobyć te statuetki, to dla nas duże wyróżnienie. Jest was w zespole 7 facetów plus menadżer, czyli 8. Czy nie potrzebujecie jakiejś dziewczyny? Absolutnie nie. Radzimy sobie w takim gronie, w jakim jesteśmy. Do tego uzupełniamy się znakomicie w takim gronie, w jakim razem podróżujemy i gramy, więc stosujemy tutaj zasadę trochę jak na pirackim statku, że kobieta może przynieść tylko pecha. Póki żyje nam się szczęśliwie, nie potrzebujemy płci przeciwnej. Po tym wywiadzie feministki zapewne będą tutaj grzmiały. Powiedzcie mi, a skoro koncertujecie, dużo koncertujecie, nie ma was długo w domu, czy wasze dziewczyny nie są zazdrosne o fanki? Ciężko tu być zazdrosnym, że jesteśmy zaczynamy spojrzeć, jesteśmy grzecznymi chłopcami. Po koncercie pakujemy się zaraz do busa, jedziemy do hotelu, śpimy, odsypiamy. Zresztą gramy tyle koncertów, że nie sposób było być niegrzecznym. Nie dalibyśmy fizycznie rady po prostu. Powiedzcie mi, jakie są najbliższe plany muzyczne waszego zespołu? Najbliższe plany to oczywiście koncert w Lwówku Śląskim dzisiejszego wieczoru. Pracowity weekend przed nami, bo koncert zarówno i w sobotę, i w niedzielę. Do końca września tych koncertów zagramy jeszcze dosyć sporo. W najbliższym czasie złapiemy troszeczkę oddechu, trochę wakacji w te nasze pracowite wakacje, ponieważ w przeciągu 2 tygodni, kiedy to będzie, wylatujemy? W przyszłym tygodniu wylatujemy na koncert do Włoch, pierwszy. I oprócz tego, że będziemy mogli zagrać dla tamtejszej publiczności, to również będziemy mieli troszeczkę czasu dla siebie i złapać trochę oddechu między tymi wiecznymi wyjazdami. To, że jesteście znani w Polsce, to wiadomo. A powiedzcie mi, czy koncertujecie na Ukrainie? Zdarzyło wam się? Zdarzyło nam się raz zagrać koncert we Lwowie. Pokrewna nazwa z dzisiejszym miastem. Jednak to był jedyny taki wyjazd, jedyny taki występ. Publiczność nas odebrała bardzo wspaniale. Na rynku we Lwowie zgromadziły się kilka dobrych tysięcy ludzi i pomimo tego, że zespół nie jest tam mocno znany, to bawili się wspaniale i mamy nadzieję, że to nie pierwszy i nie jedyny nasz występ za wschodnią granicą. No właśnie, marzy wam się kariera międzynarodowa, Łukasz? Każdemu się marzy, przypuszczam, zespołowi, który startuje, który zaczyna grać. W naszym wypadku jest tak, że w Polsce czujemy się spełnieni, że naprawdę, naprawdę czujemy się docenieni przez polską publiczność. Więc z racji tego, że cały czas planujemy się rozwijać, troszkę liczymy na to, że może i zagraniczna publiczność doceni naszą twórczość. Oczywiście, jak najbardziej nam się to marzy. Staramy się to realizować w jakikolwiek sposób możemy tylko.
właśnie wyjazdem do Włoch, na Ukrainę, czy też trasą po innych zachodnich krajach. Graliśmy w Londynie w tym roku. Wybieramy się też do Nowego Jorku czy Chicago prawdopodobnie, więc szykuje się niezła zapowiedź tak naprawdę za zachodnią granicą. Powoli Polonia się zaczyna interesować. To jest tak, że jak to już się osiąga pewien pułap i chociażby przez te festiwale opolskie, głównie dzięki nim, bo są transmitowane przez TVP Polonia, powoli zaczynają interesować się nami Polacy mieszkający w innych krajach i tak jak Łukasz wspomniał, szykujemy się wielkimi krokami do wylotu do Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy, czy to się uda. To będzie nasze drugie podejście. Dobra, chłopaki, życzę Wam powodzenia nie tylko na pułapie tutaj Polski, ale również kariery międzynarodowej. Dzięki bardzo za wywiad. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Serdecznie i pozdrawiamy.